Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku kolejna perełka. Odbiornik Unitra Eltra Halina R802 w oryginalnym opakowaniu. Co lepsze, z oryginalnymi dokumentami. Tak więc obejrzyjmy sobie pudełko, jak wygląda. Made in Poland, zakłady radiowe Unitra Eltra, Bydgoszcz. Pudełko proste. Z jednej strony mamy jego dane specyfikacyjne, odbiornik radiowy Halina R802, Eltra, normy, tamtejszych okresie, jego cenę 65300, numer seryjny prawdopodobnie 373401. OK. Zajrzymy, co kryje pudełko. Kabelek, zafoliowane radyjko oraz jakieś papiery. Kabel zasilający, klasyczna ósemka, jak to się mówi. Zacznijmy od dokumentów. Jest to instrukcja obsługi odbiornika Halina 802-803. Sprawdzone bezpieczeństwo użytkowania, pieczątka. Jakieś zmiany dokonane w dokumentacji, ewentualnie w budowie odbiornika przy fabryce, linii montażowej. Co mamy w środku? Opis techniczny odbiornika, eksploatacja, gdzie co się znajduje, oryginalny paragonik, odbiornik Halina numer 373401, kwotę, za którą był kupiony, co jeszcze? Oryginalna karta gwarancyjna tego odbiorniczka Unitra Eltra, numer seryjny się zgadza, 373401, rocznik 89, co potwierdza również data produkcji, 22 maja 1989 rok. Widać, że karta gwarancyjna nigdy nie była używana. Rady nie było naprawiane w serwisie. Wszystkie karty reklamacyjne są kompletne. No i ostatni załącznik w opakowaniu, który otrzymaliśmy. Już widzę, że to jest co? Schemat odbiornika. Cała dokumentacja techniczna, głowica, część odpowiedzialna za zakres długich, średnich, krótkich, diagramy układów, również pieczątka informująca o zmianach transformatora, dane i rysunki techniczne elementów, blok zasilania, mostek, układ wzmacniacza. Układ spełniający pośrednią FM, mieszacz WC dla PCE AM-u, detektor. Ciekawie. No i sama wiadomo, tyczy się odbiornika Halina R802 i 803.
No i przyszła czas na odbiornik. Nie jest to już oryginalnie zapakowane kawyki. Folia bąbelkowa jest przeze mnie owinięta na tym odbiorniku. Radyjko przysuwane zostało bez zabezpieczenia. No i mamy naszą Halinę. Ładny, kolorowy nadruk na odbiorniku. 7 zakresów fal krótkich, pełny zakres z długich, średnich, no i dolny UKF z mapką, informacją o podwójnej przemianie częstotliwości. A na rączce informacja, że odbiornik posiada 10 zakresów fal. Jest to model R802. Widać, że na obudowie głośnika wychodzi korozja, czyli trzeba będzie delikatnie ją zeszlifować i przemalować. Z boku odbiornika gałeczka od strojenia. Z drugiej strony czysto. Z tyłu wyjście na słuchawki, podpięcie zasilania, antena kompletna, cała. I oczywiście komora baterii, możemy sobie zweryfikować, jak wygląda. Widać, że tutaj jakaś korozja, czyli wyciek baterii w tej komorze nastąpił. O, brakuje jednej śrubeczki. Tutaj jest. O, tutaj też brakuje śrubeczki. O, na dole również. Tutaj też. Czyżby odbiornik trzymał się tylko na jednej śrubce, z tego wniosek? Ok. No to odkręćmy tą śrubkę i zajrzyjmy do środka, zweryfikujemy, jak wygląda elektronika, no i spróbujemy odbiornik uruchomić. Ok, tak jak widzieliście, odbiornik był tylko na jedną śrubeczką wkręcony, tak więc śrubka została wykręcona. I spróbujmy teraz odbiornik otworzyć. Powinno ładnie nam się przód tutaj odbiornika wysunąć. O. Już mamy odbiornik otwarty. Tak prezentuje się nam wnętrze radioodbiornika Halina. Głośnik z tonsila, okrągły, przymocowany na 3 łapki, prosty mechanizm strojenia wskazówki i przekazywaniu ruchu gałką na potencjometr, kondensator strojeniowy. Widzimy, że tutaj niestety jedna część jest złamana. Podobne rozwiązanie zastosowane było w odbiorniczkach Ania, jak dobrze pamiętam, z Eltry, również przekazywane takim kołowrotkiem. Czyli już widzimy, że będziemy musieli tą część po prostu wymienić, żeby nam radio działało bez problemu. Zestaw filtrów.
antena ferytowa, filtr 10,7 MHz, blok zasilania, transformatorek zasilający. A pod kondensatorem zapewne nasz wzmacniacz UL1481. Płytka wyprodukowana w 1989 roku, w marcu, tak nosi nadruk tutaj na płytce. Kabel Kologia od anteny ferytowej. Głowica UKF-u w tym miejscu się znajduje. Szkoda tylko, że mocowanie, przekazywanie napędu jest tutaj z jednej strony pęknięte, ale posiadam takie części z dawcy, więc postaram się też to wymienić i radio będzie w pełni sprawne. Tak się prezentuje nam elektronika radioodbiornika Halina R802. Jeszcze rzut oka z góry. Głośniczek jest 2-watowy, nadruk ledwo co widoczny. Ok, skręcam odbiornik jedną śrubeczką, tak jak był, i spróbujemy go uruchomić. Zobaczymy, czy jest przestrojony przez poprzedniego właściciela, czy trzeba będzie go przestroić, czy złapiemy coś na zakresie fal długich. No i podłączymy go pod generator, sprawdzimy, jak wygląda zakres UKF-u, czy radio jest wstrojone, czy niedostrojone do swoich częstotliwości, więc wszystko się nam tutaj okaże. Ok, ja skręcam odbiornik poza kadrem i zaraz do Was wracam. Ok, odbiornik już skręcony przy pomocy jednej śrubki, no ale śrubeczki uzupełnimy później. Tak więc podłączyłem już go do zasilania wspomnianą ósemką. Wyciągnijmy sobie trochę antenę. Oczywiście, jak wspomniałem, antena jest cała w tym odbiorniku, nie jest połamana, więc bardzo fajno, że mamy oryginalną antenę. Ok, włączamy odbiornik. Radio szumi. Zakres UKF-u. No i zobaczmy, czy radio jest przestrojone. Niestety cisza na UKF, jest sam szum, chociaż delikatnie można słyszeć parę lustrzanych stacji. Okej,
Więc coś przebija. Ale tak naprawdę UKF widać, że jest nieprzestrojony. Czyli zostanie nam sprawdzenie UKF-u na generatorze, czy mieści się w zakresie od 60, w tym przypadku 5,5 do 74 MHz. Ok, zobaczmy kolejny zakres, jakim jest zakres fal długich. Przełączmy się na długie, czyli długie są pierwsze. Ok, mamy długie. I zobaczmy, czy odbierzemy program pierwszego radia. Coś odbiera z zakłóceniami, ale jesteśmy w stanie usłyszeć coś na zakresie fal długich. Stację Polskiego Radia, program pierwszy. Ok, kolejnym zakresem jest zakres fal średnich. Co ciekawe, nie do końca zakres fal średnich nam działa. Coś mogliśmy usłyszeć przez chwilę w głośniczku, tak jakiś terkot, ale niestety cisza. Mimo głośności na maksa. Niestety zakres fal średnich milczy. Ok, kolejnym zakresem jest zakres fal krótkich. Mamy podzakres pierwszy włączony, czyli tak zwane 49 metrów. Znowu cisza. Kolejny podzakres, czyli to jest 41 metrów. Też cisza. Kolejny. Cisza. Kolejny. Cisza. Zjedźmy już trochę niżej. Też cisza. I ostatni zakres 13 metrów. Też cisza. Tak więc poza zakresami długimi i średnimi radio milczy. Tak więc widzimy, że dwa podzakresy radia nie działają. Ok,
Teraz czas na podłączenie radioodbiornika pod generator i sprawdzimy, czy radio stoi w częstotliwości dolnego UKF. Podpinam generator i zaraz wracam. Już jesteśmy, stanowisko pomiarowe na szybko przygotowane. Do anteny podłączyliśmy krokodylka znanego już Wam przewodu. Włączamy generator. Zmniejszymy troszkę amplitudę. Damy sobie 55 dB mikrowoltów. Zakres 65,5 MHz sobie ustawimy. Mamy 65,5 MHz. Podłączamy przewód do wyjścia generatora. I co? Odpalamy. No i szukamy na UKF-ie generatora. Czyli mimo opisania na odbiorniku 65,5 MHz cisza, słyszymy jakąś stację, która gdzieś tam odbija w tle, ale szukajmy, a znajdziemy. Zróbmy sobie trochę głośniej odbiornik. No i szukajmy częstotliwości, na której jest odbiornik. Coś jest nie tak. Ustawmy sobie 74 MHz. I jeszcze ustawmy sobie główną. Niech będzie 74 MHz, równa. Sygnał sobie zwiększmy do 60. Niestety odbiornik nam milczy. Prawdopodobnie ktoś próbował coś przestrajać i niestety zakres UKF-u jest rozstrojony. Tak więc spróbujemy przeszukać. Ustawmy sobie na końcówkę pasma 74. No i próbujmy szukać częstotliwości. Czyli dół i niestety cisza. Lecimy w górę.
Niestety, cisza. Tak jakby nam nie do końca ten UKF tutaj działał. Połączone jest prawidłowo. Jeszcze raz spróbujmy. Był moment, że był słyszalny delikatnie z tego generatora, ale niestety cisza. Jesteśmy w odległości niby 69 w odbiorniku. Próbujmy jeszcze raz, ostatni raz. Generator oczywiście pracuje. Puszczamy sygnał monofoniczny. Udało się coś złapać. Chyba znaleźliśmy przyczynę odbiornika problemu. Odbiornik jest bardzo słabo czuły. Widzimy sobie 70 MHz. Cisza. Sześćdziesiąt siedem. Słyszycie, zresztą jest dźwięk słyszalny, ale niestety głowica w tym odbiorniku raz do poprzestrojenia, dwa do naprawy czułość odbiornika. Ok, wyłączam generator. Tak więc jak sami widzieliście, prawdopodobnie przez to, że brakuje śrubek w obudowie, ktoś już wewnątrz odbiornika wpychał swoje łapki. Efektem tego jest rozstrojona głowica na zasadzie słaba czułość, pasmo nieprzestrojone. Więc
mamy trochę ciekawych rzeczy do naprawy. Kratka od głośnika do wyczyszczenia i przemalowania czarnym sprayem. Naprawa dwóch zakresów, krótkich i średnich. Prawdopodobnie jest to przyczyną, może być to przyczyną tego, że radioodbiornik jest mało czuły. Będzie to w praniu. Oczywiście radioodbiornik do wyczyszczenia. Komora baterii również do wyczyszczenia. Wymiana ewentualnie tej jednej blaszki, która jest bardzo skorodowana. No i odbiornik będzie w pełni działający i wróci na spółkę do mojej kolekcji. Tak więc zapraszam niebawem na film z naprawy tego odbiornika. Do usłyszenia. Hej!